Brązowy medal młodzieżowych mistrzostw Polski w Gdańsku w biegu na 110 metrów przez płotki z wynikiem 14,92 sekundy. Na tych samych mistrzostwach zajął też 6. miejsce w sztafecie 4 razy 100 metrów, oczywiście z kolegami, z czasem 42,42 sekundy. Podczas podsumowania sezonu 2011 w Gdańsku wśród medalistów młodzieżowych mistrzostw Polski ze swoimi ogólnymi wynikami zajął 3. miejsce w województwie pomorskim wśród najlepszych zawodników w tej kategorii. Zapytacie Państwo, skąd mamy tu województwo pomorskie? Wyjaśnienie jest proste. Jest to chłopak, który mieszka Sławnie, trenuje w Słupskim klubie. Tak najprościej mówiąc. Jego rekordy życiowe to jest tak. 110 metrów przez płotki 14,87 sekundy. 100 metrów 11,28 sekundy. Skok w dal 7 metrów 2 centymetry. Osiągnięcia w hali. 60 metrów przez płotki 8,64 sekundy w 2011 roku, a w tym roku już ten rezultat jest nieaktualny, bo go poprawił i jego rekord, jego życiówka wynosi teraz 8 sekund i 33 sekundy. Mateusz Diak, Sławno, 327 głosów, Słupski Klub Lekkoatletyki. Tak się bardzo reprezentuje. Zapraszamy. Dodatkową nagrodę wręczy pan wójt, wicewójt Radosław Błażewski. Zapraszamy. W zastępstwie oczywiście pana wójta Kupracza. Panie wójcie, co to jest za nagroda? Już tu właśnie powiedziałem, że chciałem bardzo panu pogratulować za tak wielkie sukcesy, taki skromny prezent. Jest to bon do sklepu Puma w Sławnie na kwotę 300 zł. Dziękujemy. Momencik, jeszcze. Ma 51 lat i biega drugi rok z rzędu, dopiero drugi rok. Jest uczestnikiem mimo to wielu imprez biegowych w kraju i w regionie. Między innymi osoba ta brała udział w biegu Święców w Sławnie, biegu 12 mostów w Sławnie, w międzynarodowym biegu po plaży w Jarosławcu, przebiegła 2,5 maratony Rowy Ustka, wzięła udział w biegu w Gdańsku solidarnościowym na 10 km. To oczywiście wszystko w 2011 roku. Najlepsze rezultaty tego lekkoatlety to w biegu cross góry ziemi, góry chełmskiej na 20 km drugie miejsce i w półmaratonie w Koszalinie także drugie miejsce. Zapraszam tutaj pana Józefa Kaweckiego z Wrześnicy, 393 głosy. Dodatkową nagrodę wręczy pan wicewójt Artur Cieruk w zastępstwie pana Stachowiaka. Zapraszamy serdecznie. Gratulujemy. Oczywiście, jeżeli ja ci pragną zabrać, to nie ma problemu. Ja chciałem tutaj serdecznie pogratulować panu Józefowi. Tak jak tu pan Tomasz już wspomniał, pan Józef wyczynowo biega zaledwie 2 lata i w ciągu tych 2 lat, w ciągu ciężkich treningów naprawdę odnosi, uważam, bardzo dobre, można powiedzieć nawet znakomite wyniki. Jako nagrodę tutaj ufundowaliśmy panu Józefowi bon do wykorzystania w sklepie Decathlon, również o wartości 300 zł. Dziękuję bardzo. I teraz pierwsze miejsce w tej kategorii. W ubiegłym roku ta osoba, no jak dla mnie, dokonała wyczynu niemożliwego, ale go dokonała.
wzięła udział w najbardziej morderczym biegu ziemi na dystansie 246 km i go ukończyła na 28 miejscu. Chodzi o pana Henryka Chudego, reprezentującego barwy KS Olszewski i Synowie Sławno, 489 głosów. Jako ciekawostkę też powiem, że pan Henryk jeździ po całej Polsce, między innymi także bieg w kopalni. W biegu takim, który jest organizowany pod ziemią. Dodatkowe nagrody wręcza pan Włodzimierz Olszewski i pan Jan Krawczuk, wicemarszałek zachodniopomorski. Zapraszamy. Panie Wórku, co to za nagroda? Przede wszystkim chciałem pogratulować Heniowi za jego wyczyn. Nagrodą jest ukrytowany zegarek i 1000 złotych. Panie Henryku? Ja powiem krótko. Biegać każdy może, a sportowcem niekoniecznie trzeba być mając 12 lat. Wszystko jest przed nami. Przy okazji łączyć można przyjemne z pożytecznym. Nie tylko biegać dla własnego zdrowia, ale promować na przykład drużynę szpików, przeszczepy, oddawanie krwi dla następnych, którzy to potrzebują. I po prostu zachęcać też innych do uprawiania sportu rekreacyjnego i przyjemnego. Myślę, że to też jest fajna pamiątka, tak pokażę. Dyplom, od razu fotografia, dzieło pana Ryszarda Pietrasza. Warto zachować taki dyplom. Potrzymamy z boku jeszcze nagrody. Dziękujemy.